widzi swojego faceta, takiego rozlazłego, a z drugiej strony są inni fajni, energiczni, seksowni kolesie. No i zaczyna przechodzić przez ten proces marudzenia. Takie rzeczy będą się też w związku trafiać. Ty nie jesteś najfantastyczniejszym facetem na świecie. Ja też nie jestem najfantastyczniejszym na świecie, bo to się zmienia. Prawda? Różne rzeczy, raz jesteśmy fajniejsi, raz jesteśmy trochę mniej fajni. Dla niej możemy być zajebiści, ale kto wie, bo czasami ona może spotkać kolesia, który przypomina jej gwiazdę filmową, ulubioną gwiazdę filmową. Może spotkać kolesia, który jest jej gwiazdą muzyki. Albo po prostu spotkać kolesia, który jest w jej typie fizycznym. Ty może też jesteś, a może nie, ale jest z tobą. I w tym momencie ona w głowie przechodzi przez proces, kurwa, a może jednak jestem złym facetem, no nie? I zaczyna się w domu robić marudno. Pojawia no właśnie, się ty się możesz starać, a ona mimo to, że spotka kogoś, kto jej lepiej odpowiada na ten czas, na ona ten czas. Ona może nawet oglądać telewizję i widzieć tego Leo Messi, który może być na przykład jej idolem. I przytulona i nagle, to nie musi być zawsze, ale może wyczuć takie sytuacje, na przykład dziewczyna chłodnieje, ty ją w tym przytulasz, a ona nie wiesz dlaczego jest taka chłodniejsza. Czasem to widać w klubach, gdy panna, widzisz faceta z panną, gdzieś tam jakiś uśmiech z nią złapiesz, jakieś takie, no nie, takie spojrzenie i widzisz, że ona puszcza rękę swojego faceta na przykład w tym momencie. Albo on ją przytula, a ona... I on, kurwa, co się stało, dlaczego 5 minut temu nie przytulała, trzyma z ręka, teraz mnie nie trzyma, nie? Bo zobaczyła kogoś fajniejszego. To nie znaczy, że ona rzuci go zaraz, nie? Ale robi się jakby ciut chłodniejsza. I ty po prostu jak wykminiasz takie sytuacje, to wiesz, że tutaj nie pora jest na mówienie z dziewczyną takich rzeczy typu okej, co się stało, porozmawiajmy. Ona mówi nic. Nic. A ty mówisz, no powiedz mi, wytłumacz mi, co się dzieje. Porozmawiajmy o tym, tak jak psychologowie mówią. Rozwiążmy ten nasz dylemat w związku. Ona, ty mnie nie rozumiesz. On, o kurwa, to znowu ten tekst, ty mnie nie rozumiesz. O co kurwa chodzi, te dziewczyny są pojebane. Bo to jest właśnie, no niestety, często dziewczyny nie mówią tego. Ty musisz w tym momencie dominować, zmienić jej emocje, zmienić jej nastrój, pokazać tą dominację i wszystko wraca z powrotem do ładu. No nie? Ja kiedyś, powiem wam, na samym początku, czytałem Szarka i Szark miał taką fajną, genialną rzecz, którą dopiero po latach doceniłem. Jak czytałem to w 2005 roku, to nie kumałem tego. On tam opisuje sytuację, że idzie z dziewczyną do klubu, ona mówi, jakie fajne arcy kolesie, czy to ogląda jakiś pokaz jakichś kulturystów, czy kogoś tam, nie, on mówi, o zobacz jakie klaty, zobacz jakie fajne klaty. I Szark mówi wtedy dziewczynie, zgadnijcie co? Nie, pewnie nie wiecie, to co będę. Trzymał tajemnicę. On mówi, jedyna klata, którą zobaczy dzisiejszego wieczoru, to będzie ta. No nie? Ja myślę sobie, ale to jest takie burackie, takie aroganckie, kurwa. Tak sobie myślę, z tamtej perspektywy, 2005 roku. Tak myślałem, kurwa, ale on jest taki dupek, no nie? A dziewczyna zaczyna chichotać. Bo widzi, że ty jesteś pewny siebie i że tak, jedyny fiut, którego zobaczy dzisiejszej nocy, będzie mój. No nie? Ten fiut dzisiaj cię wyrucha. Ja sobie myślałem kiedyś, jakie to jest, o Boże, jakie takie aroganckie, o Boże, no nie? To jak trzeba być dupkiem, żeby tak mówić. Jakie obleśne. No, jakie... A teraz z tej dzisiejszej perspektywy wiem, że to był po prostu ten pokaz, objaw męskiej dominacji. Jedynej dobrej w tym momencie, gdy ona ci wali tekst, że ale klaty, ale kolesie, ale zajebiście kolesie, nie? Sobie tam miał jeszcze inną reakcję, no nie? Mówi, okej, okay, brał kolesia w klubie, przyprowadzał dziewczynę, mówi, jak chcesz się nim bawić, baw się dobrze, no nie? Zabierał swoje rzeczy i wychodził, ona za nim wybiegała i mówi, jaki jesteś popieprzony. A potem trzymała go pod rękę przez całą dyskotekę, przy nodze, no nie? Ja, jak małe dziecko. Inna sytuacja. Może niektórzy z was znają tę sytuację. Ja wyszedłem sobie z dziewczyną, z taką byłą kochanką, kiedyś do enklawy. I to był może 2010 rok. Tańczymy sobie, ona tam coś wypiła. Ja sobie stanąłem plecami oparty o taki filar. Ona tańczyła tak z metr czy dwa metry ze mną. No nie? Ona bardzo seksownie tak się porusza. No nie? I w pewnym momencie podbija do niej jakiś koleś. I zaczyna jej mówić tam do ucha, ona tam gada do niego. Ja w tym momencie mam taką sytuację i się zastanawiam, kurwa, jak powinienem zareagować w tym momencie? Czy powinienem ją przyciągnąć do siebie, czy nie? Zaraz, no dlaczego mam być zazdrosny, skoro to nie jest moja dziewczyna? Raz na miesiąc, raz na 2 miesiące się widzimy, się pukamy, ale to nie daje mi praw do niej, no nie?
żeby, nie, może ona chce z tym facetem gadać. I miałem taki dylemat, dwa głosy w głowie, no nie, aniołek i diabełek. I sobie myślałem, kurwa, tak głupio, no nie wiem co zrobić, no nie. Czy powinienem w ogóle reagować, czy to obstrać, czy wziąć inną dziewczynę, no nie. Ale postanowiłem zrobić jedną rzecz. Podszedłem, chwyciłem ją za rękę, bez słowa przyciągnęłem się, tak jak byłaby moją dziewczyną, na pewniaka, oparłem się z powrotem plecami o słup, przyciągnąłem do siebie i zacząłem ją tarczyć. I słuchajcie, wiecie co mi powiedziała? Fajnie, że mnie uratowałeś przed tym obleśnym kolesiem. I zaczęła tańczyć i zrobiła taki numer. Klęknęła przede mną jak niewolnik przed swoim panem i objęła swoimi rękoma mnie pod kolana. I tak głowę między moje kolana, nie? Ja stałem wyprostowany, tak jak taki kurwa, alfons, nie? Patrzę po klubie, czy wszyscy widzą, nie? I ludzie tak patrzą, ona klęczy, mija 5 sekund, mija 10 sekund. No nie, ja tak myślę, no w pierwszym wieku, dobra, wystarczy już tej szopki, nie? To był taki pierwszy raz, nie? Jak coś takiego przeżywałem. Myślę sobie, no dobra, okej, okay, no dobra, wstań, nie? Wstałam, no nie, dalej się tam bawiliśmy. Ale to był taki objaw, taki... Ja to zastanawiam się, dlaczego to zrobiła? Nie musiała tego robić przecież, prawda? Ale zrobiła, jako taki objaw kobiecego poddania się. Kobiecej uległości, maksymalnie takiej uległości w tym momencie. I no i to działało po prostu na moją korzyść. Więc choć w pierwszej chwili mi się wydawało dziwne, no dlaczego ona to robi? Dopiero potem sobie zdałem sobie sprawę, że to była reakcja jej na moją dominację, na zabranie jej od tego kolesia bez słowa, bez pierdolenia. Po prostu wyciągam rękę po swoje, biorę, bo to jest moje. Takie mentalne nastawienie, to znaczy, że ja uważam faktycznie, że ona jest moja, nie? Ale takie mentalne nastawienie miałem, podziałało. Po prostu przyciągnąłem, była przy mnie. I o to w tym chodzi.